Witam panowie w części drugiej i poskładałem go już do kupy. Zrobiłem ten transformator. Teraz tak, zobaczcie może tutaj na zbliżeniu, momencik. Tak szybko dzisiaj, teraz polecimy część drugą. Jak wygląda ten przewód? Zobaczcie, tu co zwój potopiony. Ten z transformatora, który mówiłem, że ma przybicia. No tu perfidnie widać, o tutaj. Tutaj. W dwóch miejscach. I tutaj w trzecim miejscu. Potopiony. Słuchajcie, przewinęłem tak jak widać. Wiecie z czego ten identyczny drut? Ten drut jest ten wyjęty z pancerza, to jest akurat od czujnika temperatury, on jest wysokotemperaturowy, czyli ma ten swój teflon taki, on jest w teflonie i autentycznie się nadał do tego celu. Jedyny miernik Metexa, staruszek mój, pierwszy, praktycznie jeden z pierwszych mierników, który ma zakres do 20 amper, a bezpiecznik wstawiony pomiar na pomiar amper, czyli natężenia prądu, jest wstawiony 25 amperowy bezpiecznik, tak? Trochę kombinowany, ale jest. Słuchajcie, bo ten akurat nie wytrzymał bezpiecznik od razu, momentalnie strzelił przy 15 amperach. Tego nawet nie sprawdzałem. Tamten duży, zielony, niestety, ale pojechał z powrotem na reklamację. I teraz tak, nie wiem czy to będzie widać, czy tutaj te odblaski. Tak by było widać, jakbym go tak gdzieś postawił. O, może będzie widać. I słuchajcie, jest tak, że... Znowu te moje, słuchajcie, przepraszam za te moje, słuchajcie, ale lecimy tak praktycznie jak najszybciej z longa. CB radio zmniejszona poziom mocy, podłączony sztuczny obciążnik. Włączmy modulację AM. Modulację AM, minimum mocy ustawione. Moment. Po amperach, może byśmy go tak włączyli. A co się stało się? Się nagrzał któryś przewód pewnie. I nie mam prądu. Aha, tutaj się rozpięło, dobra. Minus podpięty. Plus podpięty. Dalej nie mam. Czyli jednym słowem wiem co jest. Albo końcówki krokodylki. Być może, że krokodylki. Nie, tu siedzi. Czy bym już przydobrzył? Dobrze, tutaj ten krokodylek. Czarny krokodylek. Nie łączy. No, nie łączy. Zaraz musimy poprawić. Znowu zakupić tych krokodylków. Dobra, może będzie dobrze. Tu musi solidnie łączyć, bo te przewody, ja się obawiam, o nie, długo nie będziemy testować, bo one się strasznie nagrzewają. Dobra, mamy jakiś tam pobór. AM modulacja, minimum mocy z radia, czyli 1 W. Pobór prądu 4 A. To teraz tak, jedziemy. 2 skoki, 6 A, 3, czyli w dalszym ciągu wysterowujemy 8 A, go jest na max, wzmacniacz. A tu mamy tylko 1 W z radia, 8 A poboru. A na wyjściu mamy 60 V bez modulacji. Z modulacją mamy 100 V. 3
mocy i 1 W wysterowania. Zaraz tam pokażę. Tutaj wszystkiego się narobiło. Tutaj mamy napięcie w piku. Alo, alo. 100 V. No to dobra, to jedziemy w AM-ie. Proszę ja was. Alo, alo. 112 V. Alo. Bez modulacji. 112 V. Może teraz zróbmy. Może modulację może później. Słuchajcie. Alo. 115 V. 115 V. Pobór. Pobór. Tu mamy pobór. W amperach. Alo. 17 amper. Czyli wszystko wchodzi. Delikatnie letnie tranzystory. Tak jak ma być kanał 20, podstawowa 40, nie? Na radium. Czyli jednym słowem 17 amper w AM-ie, 115 V. To zaraz zobaczymy, ile to ma mocy. Ale to raczej tego duże, to nie ma mocy. Od razu mówię. 115 razy 115, kurczę, 115 razy 115 razy 115 podzielić przez 50, 264 W wydmuchał w AM-ie w piku. Tego za dużo, bo źle policzyłem. Jeszcze raz. Przez dwukrotność rezystancji, nie przez jednokrotność, czyli tak 115 razy 115 podzielić przez 100. 132 W i 25 mW. Czyli no 132 W. Dobra, przełączmy go teraz sobie w... Zmniejszmy tylko poziom mocy w SSB i modulacja LSB, dajmy na to. Sprawdźmy, co się będzie działo na amperomierzu najpierw. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jak po cichu mówię, 6 amper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Tak samo, do 16, do 17 amper. Teraz zobaczmy, co się dzieje na poziomie mocy. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, raz, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, raz, 1, 2. Mało. Coś jest nie halo. Już na wciągu, gorący już, ale jeszcze nie, to jeszcze nie to samo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 1, 2, 3, 1. Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa w SSB teraz. Alo, 120, tam było 2 na max. A ja już wiem czemu. Jest tak, wiem czemu. Podłączmy go sobie teraz bez amperomierza, bo mam cienkie przewody i one są gorące. Już. Podłączmy go sobie teraz bez amperomierza. Włączmy amperomierz i bezpośrednio 40-amperowy zasilacz mam. W sumie jest pod jego podpięte i radio, i wzmacniacz. SSB na max, na max, USB modulacja. Alo, no. Teraz jest całkiem inaczej, słuchajcie. Zobaczcie się na wskaźnik, na poziom mocy, tutaj będzie w voltach. Alo, 1, 2, 3, 4, raz, 2, 1, 2. 135 V SSB. 135 V w SSB.
czyli tak, liczymy 135 razy 135 podzielić przez 100. 182 W, czyli maksymalnie on przy wysterowaniu 10 W mocy w SSB mamy 200 praktycznie na wyjściu. Jeśli bym wysterował go mocniejszą mocą, to pewnie by tam do 300 dobił w SSB, ale to już jest jego naprawdę maks. No oczywiście tak, co zostało zrobione, to już szybko wiadomo. Transformator przewinięty, rezystor 1 ohm wypalony, wymieniony. Przekaźniki o dziwo działają, bo tutaj ktoś to lutownico po prostu topił. I jakąś wielką lutownicę tu musiał lutować, jeśli tu aż płytkę te gniazda chciał przylutować prawdopodobnie. I tak nakładał namiętnie, że aż potopił. Tu też takie delikatne obtopienia są na tym, ale nie dużo. Bezpieczniki wstawiłem, podstawki wstawiłem. Tak jak mają być tutaj. Trzeba by było grubszy kabel zastosować i wtedy może by większe moc wyszło. Być może, że jest spadek na przewodach, nie? Natężenia prądu. Po prostu no, prąd dożerny, jakby nie było, żeby wydmuchać to mocno. To musi prąd dożreć, nie? Czyli jednym słowem, wiecie co wam powiem, nie jest taki szał. W porównaniu do tego lampowca, co tutaj ostatnio pokazywałem, to jest połowa mocy tego lampowca, gdzie ja tamtą... Nie, połowa to nie. Tam było troszeczkę inaczej, tam było 200... nie, 120 coś voltów. No to praktycznie jest ta sama moc co tego lampowca, tylko zobaczcie ile tamte miały, jakie rozmiary, a ile jak ten ma rozmiary, nie? I poza tym tego można użyć z akumulatora. O ile ktoś ma solidny, dobry akumulator w samochodzie. Ale to już mniejsza większość. Działa. Szczerze, można go pakować, zamykać, wyłączać. Kurde, zaraz go spalę. Działa. Sprawdzone na sztucznym obciążeniu, także nikt mi nie zarzuci, że go używałem. Z mocą 200 W praktycznie, no 150 W w AM-ie. Kurde, kurczka. Resztę śrubek właściciel chyba ma do niego, także sobie założy i poskręca, bo nie było obudowy. W następnym odcinku, słuchajcie, będzie jeszcze jeden ten wzmacniaczek. MRF455. Sprawdzimy, co go boli. Czy czasem przekaźnik nie wymiękł. Sprawdzimy, co go boli, zobaczymy, ile to z takiego MRF-a wyjdzie, nie? A poza tym co? Chciałem wstawić te większe i tak szczerze, jakbym może wstawił te większe, to są kurcze takie sprzęty. Jakbym wstawił większe, wtedy można byłoby sprawdzić. Jutro się dowiem, ewentualnie niech właściciel do mnie drygnie tego wzmacniacza. Czy po prostu dla ciekawości i dla filmu mógłbym podstawić tamte dwa razy mocniejsze tranzystory i zobaczyć ile to wtedy wydmucha. Sztuczne obciążenie oczywiście. Pozdrawiam. A jeszcze tak dodam na zakończenie, słuchajcie. Loteria tylko podczas live'u, ale no chciałbym jeszcze wspomnieć, że jest ta zbiórka na te wrzucione docence na zbieram na odbiór paczki, nie? Także, a i ogólnie to tak szczerze, to chciałbym już podziękować dla tych, którzy wpłacili, nie? Tam na dobry początek. Pozdrawiam. Link oczywiście pod filmem. Możecie zajrzeć, zobaczyć. Opis też jest tam krótki. Dzięki.